lì. Proci sta volta a registrare, dai. Panto na da preso, to kpiny. Albo się pan będzie starał, ale pan stąd wyleci. Redakcja to nie dancing. Zamiast ogłupiać personel tańcem, wziąłby się pan lepiej do pisania i czynił to z większym polotem. To, że pański ojciec jest naszym akcjonariuszem, to jeszcze mało. Trzeba nareszcie coś pokazać, panie Murski. Tak jest, panie redaktorze, ale ciągle pisać sprawozdania z procesów i wypadków samochodowych to nie dla mnie. No, ja się do tego nie nadaję. A może chcę artykuły wstępne pisywać, co? Nie, skądże, panie redaktorze? O, sobie Stefanie, powiedziano mi w domu, że jest na generalnej próbie. Lecę do teatru. Czeka, że pani Mila Stella jest nieusposobiona, ty rozumiesz? Ta dzwonka wieczornego jest nieusposobiona, no. Skandal, mój drogi. To przechodzi wszelkie granice. Mila Stella od tego jest gwiazdą, żeby miała swoje grymasy. A ty od tego, żebyś ją namówił na wywiad. No dobrze, ale... klapa. Panie redaktorze. Idź pan do diabła. Panie redaktorze, nie mi pan pozwoli skorzystać z tej okazji. Ja pójdę do Mili Stelli. Albo dzisiaj przyniosę wywiad, albo mnie pan stąd wyrzuci. No to jest bezczelność. Dlaczego? Kto wie? Zgoda, niech pan spróbuje. I gdyby się pan jeszcze upiekł wywiad z Viscontim, no, to ma pan zapewniony u nas kontrakt roczny jako redaktor. He, młodzieńcze. Pan chyba zaraz tam nie pójdzie. Naturalnie, że zaraz. Wolnego? A czy pan wie, że tych, którzy przeszkadzają na próbie generalnej, zabiera pogotowie? Tam rzucają, czym popadnie. Ej, gdzie ja trafił? Nie możesz uważać. Czego pan tu chce? Przepraszam pana, ja jestem autorem. Autorem? Siadam się tam, o. Za dużo osób tu się pęta. Dzień dobry, proszę trójkę. Dzień dobry, szóstka. Dzień dobry, jedynkę, proszę. Wandel znowu siedzi w drugim rzędzie. Mówią, że tylko po to ten teatr kupił, żeby być bilem. Ach, żeby mnie tak ktoś parę pończoch kupił. Jak ci się zdaje, ile Stella ma lat? Cicho, oszalałaś? Możesz stąd wylecieć. Więc pan sądzi... Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Że koncert Viscontiego nam nie zaszkodzi? Może pan być zupełnie spokojny, baronie. Kasę zamawiam w oblężeniu. Pytam na koncerta, dzień dobry. No, pytam na koncerta jakiegoś tenora, zrezygnował z przyjemności użycia naszej Miry. Raczej na koncercie Viscontiego będą puchy. Ja jednak słyszałem, panie, że nie ma biletu. Gadają. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, do garderoby. Słucha pana reżysera. Co słychać? Dziwi mnie bardzo, że dekoracja jeszcze nie gotowa. Ale panie, nie zawracaj, pyci. A scena pierwsza, gdzie jest Raldini? Adoratorski jestem. Chciałbym być perskim dywanem, po którym stąpaliby nóżki mojej królowej. Nie lubię antyków. Twój głos dźwięczy jak śpiew skowronka w poranek wiosenny. Niech pan idzie do reżysera i powie, że pani sobie życzy, żeby zaczął od finału. Panie Rafini, zaczynamy. Pierwsza scena, pierwszy akt. Spieszę za tobą, mój synu. Ale tylko jako posłaniec jej wysokości. No gdzie jest Raldini? Jak długo mamy czekać na niego? Pan Raldini! A długo mamy czekać jeszcze? Italski jestem! Raldini, czy pan zwariował? Co to znaczy? Jako wysłannik tu przywozę, lecz Mila Stella już jest w drodze. Nie zrobi dzisiaj wam kawału, lecz zacząć każe od finału. To dobrze, załatwione. Tak jest, załatwione. Panie inspicjencie? Proszę bardzo. Proszę, zaczynamy od finału. Od finaliku, już proszę. Panie kapelmistrz, finał. Proszę bardzo. Czy pan coś powiedział, baron? Ja? Nic. Załatwione.
naszym cud. Ewelina! Słowem skarb, słowem cud. Ewelina! Piękny jacht, piękny wóz, dla paczków Santa Claus. Panna Ewelina, to nasz za głupi pomysł z tym baletem. Przecież one mnie zasłaniają do chrzanu. Nie, reżyserze, co to za głupi pomysł z tym baletem? Przecież oni zasłaniają. Ale rzeczywiście, pani Miereczka, jeżeli pani sobie nie życzy, to... Naturalnie? Zaraz. Baronie, no niech... Przy nawet we śnie. Kretyn. Jak można było coś podobnego wymyśleć? Balet na zakończenie! Przecież to jest nonsens! Wcale baletu! Jak to? Przecież był balet w pańskiej sztuce! Balet wyrzucić? Jeszcze raz ostatnia zwrotka! Maestro! Pierwsza wolta! Uwaga! Trzy takty przed pierwszą woltą! Proszę! Piękny jacht, piękny wóz, drapacz kur, Santa Claus! Pana Ewelina, to nasz cud! Wynalazek, panie serze, pozwolę sobie na mało nie... Cudownie, cudownie! Wspaniale! Nadzwyczajnie! Świetnie, tylko pan się za bardzo do mnie przycisnął, tutaj tu, panie, panie. Jerzy Murski, reporter dzwonka wieczornego. Ja właściwie przyszedłem po wywiad. Co? Panie dyrektorze, co to znaczy, czy pan chce, żeby mnie szlak trafił? Panie, co to znaczy? Czy pan chce, żeby mnie szlak trafił? Panie inspicjencie! Czy pan chce, żeby pana dyrektora szlak trafił? Skąd się wziął ten bubek, co? Nie wiem, czy panowie do jutra zdążą urządkować ten bałagan. Chociaż wątpię, czy będę mogła jutro wystąpić. A co pan na to, drogi baronie? No spokojnie, spokojnie, droga pani Miro. Może lepiej pójdziemy stąd. A może szklaneczkę szampana? Przecież pan wie, że ja właśnie szampana nie piję, Stasiowa. A może panowie łaskawie zechcą mnie powiedzieć, co to wszystko znaczy, a? Najmocniej panią przepraszam, a naprawdę to nie moja wina. Ja przyszedłem po wywiad, stanąłem sobie z boku. Pani sama mnie zawołała, kazała mi pani tańczyć, kazała mi się objąć. No, kto by odmówił? Ale ja w ogóle nie jestem tancerzem. Jerzy Murski, reporter dzwonka wieczornego. Sąsiad pani. Sąsiad? Tak, ja mieszkam w tym samym domu co pani. No więc dobrze, panie tańczący reporterze. Niech pan się zjawi jutro w południe u mnie w domu po wywiad. Daję ciebie duszę i jeszcze mu życie zatruwają. No ruszę językiem, o, z ciebie też żadnej pociechy nie ma. Co się stało? To faktycznie nieprzyjemne, że właśnie teraz. Ale musimy to przeczytać. Czytaj głośno. Pewnie znowu jakieś plotki wyssane z palca. Ho, znam moje koleżanki. Po wieloletniej nieobecności powrócił do kraju nasz znakomity rodak i światowej sławy śpiewak. Śpiewak Roberto Visconti. Powrócił. 17 lat czekałam, żeby wrócił do mnie i wrócił, żeby dać końca. Nie bierz sobie tak tego do serca, duszko. On nie wart tego. Proszę! Maszer, maszer, maszer! Wszystko załatwione. Telefonowałem do Paryża,
Dziś jeszcze samolotem wysyłają najlepszego tancerza. Jutro rano będzie tutaj. Czy pani zadowolona? Już mi wszystko jedno. Patrzcie, coście ze mnie zrobili. Ależ Miro kochana, przepraszam, chciałem powiedzieć, ależ Miro kochana, zdaje się pani. No przecież pani wygląda najwyżej na 25 lat. Co? 25 lat? No tak intrygi i rozmaite szykanie, marny reżyser i człowiek od razu wyglądał 5 lat starzej. No głupstwo palnolem, no. Ale skąd ja wpadłem na te 25? A 184-25 numer telefonu w Paryżu. No rano próba z nowym tancerzem. Zaraz zarządzę. Ależ proszę pana, jak to można nas tak obrażać, proszę pana? Słonie powiedziała. Głupstwo, nerwy. Przepraszam, najdroższa. Czy nie przeszkadzam? Ja tylko chciałem zakomunikować, że nowy tancerz... Już wiem. Panie baronie, proszę mi powiedzieć, gdyby pan mnie zobaczył pierwszy raz, ile dałby mi pan lat? 18. Słowo honoru daje 18. Ja mam, ach, co za czarodziejka ta kobieta, z każdym dniem młodsza. Czy pan jutro po premierze poprosi jak zwykle o moją rękę? No oczywiście, najdroższa. My w Wandlowie nie dajemy tak łatwo za wygraną. Ile razy ja już panu dałam kosza? 26. Jutro będzie 27. Nie, jutro powiem panu tak, Julianie. Miro. Ja oszaleję z radości. Awantura przed premierą. Murowane powodzenie. Jutro jest próba z nowym tancerzem. I uprzedzam, że przedstawienie będzie nadane przez radio. Przez radio? On będzie słychać, a nas tancerek nie będzie widać. Też wynalazek. Chciałabym, żeby między nami było tych niedomówień. 17 lat temu był już mężczyzna. Najdroższa, nawet nie mówmy o tym. Przecież 17 lat temu ty byłaś jeszcze dzieciątkiem, małą dziewczynką. Ja nie chcę o niczym wiedzieć. Do widzenia, Julianie. Umieram ze zmęczenia. Panienki sobie życzą? Samego rana po autografy. Pani Mirastella śpi jeszcze. Proszę przyjść później. Ale ja jestem córką Mirastelli. Córka? No co w tym dziwnego? Czy mama nigdy nie wspominała o mnie? Tyle jej nigdy nie słyszałam. Aż dziw bierze cała rodzinka naraz. Czy ta panienka to też córka? Nie, nie. Ja mam własną mamę w Radomsku. Trudno. Niech panienki pozwolą. Zostaw to w ludzie. No proszę. Niech pani pozwoli. Posłuchaj się. Jak tu pięknie. Zupełnie jak w muzeum. Moja mama jest słynną aktorką. Obiecałaś wydostać mi autograf. Nawet z fotografią? Mama mi niczego nie odmawia. A dlaczego ta guwernantka nic o tobie nie słyszała? Czy twoja mama nigdy o tobie nie mówi? Moja mama bardzo mnie kocha i stale o mnie mówi, ale nie ze służbą. Pani jeszcze śpi. Zasiądko! Jestem, proszę pani. Stasiowa, z kim rozmawiałaś w salonie? Kto przyszedł? Mamy gościa. I to niespodziewanego. On? Nie, ale ktoś podobny. Co to, łagówki od rana? Powiedz, kto przyszedł? Kiedy sama nie wiem, jak powiedzieć. Przyjechała panina... Ciotka. Bliższa rodzinka. A co nasza gwiazdeczka może na przywitanie gościa? Jaki korek wybierzemy? To zależy, kto przyszedł, niedorajto. Co twoja mama tak długo robi? Ubiera się. Mamo! Mateńko! Co ta? No, bardzo się cieszę.
Ale co ci wpadło do głowy, żeby do Warszawy przyjeżdżać? Skończyłam pensję, więc gdzie miałam się podziać? Wszystkie porozjeżdżały się do rodziców, więc ja też. Też do rodziców? Nie, do ciebie, Mateńko. A, jeśli tak, to w porządku. Masz Mateńkę i to bardzo sławną Mateńkę. No więc czego ci jeszcze brak? Buzi, Mateńko! Widzisz, że mam krem na twarzy. Jak chcesz, mamo. Mamo. A kto to? To moja koleżanka z pensji. Jadzia mieszka stale w Radomsku. Nigdy nie była w Warszawie, więc zaprosiłam ją do nas. A to bardzo się cieszę. Była bardzo. No i co teraz będzie? Nie wiem, mamo. Stęskniłam się za tobą. Nie przypuszczałam, że mnie tak przywitasz. Ale ja bardzo jestem rada, żeś przyjechała. Ale proszę cię, nie mów do mnie, mamo. Jeśli się ktoś dowie, że mam dorosłą córkę, to moje koleżanki tylko czekają na taką gratkę. Będę gotowana, a ty tego nie możesz zrozumieć i myślisz, że ja nie mam dla ciebie serca. Tu mieszkanie pani Mirry Stelli. A pan redaktor? Redaktolek niedobry chłopcik. Co? Przyjdzie dziś na premierę? A Mileczka będzie się podobała? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Rabska gra. No Bidula robi co może, ale to bardzo, bardzo sympatyczna koleżanka. Radziła mi nawet, żeby włożyła dłuższą suknię i zakryć swoje ładne, ale krzywe nogi. A, głos śliczny. Tylko słuchu Bidula nie ma za grosz. Ja. Dziękuję. Mileczka? Całuję chłopcika w wysinkę. Pa, pa. Proszę pani, przyszedł jakiś redaktor, prosi o wywiad. Mówi, że mu pani wczoraj obiecała. On mieszka tu, w tym domu. Z cypiących stron. Powiedz mu, że mnie nie ma, że jestem chora i że wyjechałam. Widzisz, oni tylko węszą, szukają sensacji. Ależ mamo! A ty ciągle tylko mamo i mamo. Twoja przyjaciółka gotowa do mnie mówić, mamo. Ja mam własną mamę w Radomsku. Ja tylko do mamy mówię, mamo. Lili, proszę cię, uspokój się, Hanna, maleńka. No proszę cię, nie droga. Zacznę chyba od Viscontiego. Od kogo? Visconti, Robert Visconti. Musiała pani chyba słyszeć o sławnym śpiewaku Viscontim. Naturalnie, panie redaktorze, że słyszałyśmy o Robercie Viscontim. Słyszałyśmy aż nawet za dużo, ale mamy premierę. Nie ma rady. Musi się wyspać. Musimy być ładne. Musimy się poddać naszej prasie, naszej kochanej prasie, która jest dla nas tak łaskawa. Po co pan redaktor ma się fatygować do tego tenora? Przyrzekamy uroczyście udzielić panu drugiego wywiadu z dużą ilością pikantnych szczegółów jutro w południe. Dobrze, ale... Jestem. Panie Ralfini, tam nie można. Co to znaczy nie można? Kto może zabronić słynnemu aktorowi rek? Odpowiadaj, nędzna niewolniczo! Pani Mira ma gości. Kto ośmiela się zakłócać spokój mojej władczyni o tak wczesnej godzinie? Wielka niespodzianka, panie Ralfini. Same byłyśmy zaskoczone. Przyjechała nasza siostra. Siostra? To dobry pomysł. Siostra to nawet bardzo dobry pomysł. Wiesz, że ta Stasiowa... Słuchaj, więc ty jesteś moją siostrą Lili, a ja twoją siostrunią Mirą. Rozumiesz? Tak, mamo. Miro. Więc kto ja jestem? Siostra Mira. Więc powtarzam, ty nieoczekiwana siostra. Jak się dowiadujemy z źródła, do sławnej gwiazdy Miry Stelli przyjechała niespodzianie w odwiedziny jej siostra. Nasz specjalny reporter Jerzy Murski będzie miał zachwycającą diwą wywiad dla naszych drogich czytelników. Tak. Co? Dobrze, postaram się. Serwus. Ale z tą siostrą to się nam udało, co? Ale trzeba zmienić suknię, bo jak na siostrę wyglądasz troszeczkę za młodą. Zaraz ci coś przyniosę, kochani. Uf.
Na córkę za stara, na siostrę za młoda. Jakie to wszystko dziwne, u nas w Radomsku jest zupełnie inaczej. Warszawa to nie Radomsk, a moja mama jest wielką artystką, a wielkie artystki nie mogą mieć dorosłych córek. Nie być znowu. No, mama cię nie biela, ale ojciec na pewno się ucieszy. Ja nie znam ojca, nigdy go nie widziałam, nawet nie wiem, kto to jest. Jakie to wszystko dziwne, u nas w Radomsku jest zupełnie inaczej. Wybrałam wam trochę rzeczy. Wariat, wisła się pali. Co ty robisz? Przecież ty podłogę rozwalisz. Właśnie o to mi chodzi. Muszę się do niej dostać. Po co? Muszę mieć wywiad do a jej Cerber mnie nie wpuści. Dokąd idziesz? Bardzo fotogenicznie. Wyglądasz jak gwiazda amerykańska. Ja mam w torebce fotografię. Zobaczysz, jaka jesteś tam podobna. Co się stało? No tak. Torebkę zostawiłam w salonie. Spokojnie, wiem, kim pani jest. Myli się pan, ja wcale nie... Dziennikarz nigdy się nie myli. Pani jest siostrą Miry. Tak, rzeczywiście. Dlaczego pan... No, przez okno mam bliżej, wszystkiego 3 metry, a po schodach tyle chodzenia. Pani pozwoli? Jerzy Murski, redaktor. Proszę, proszę, niech pan redaktor siada. Dzisiaj bardzo gorąco. W lecie bywa. Tak. Czy to pan redaktor rozwala nasz sufit? Tak. To mój sposób skupiania się. Bo widzi pani ten Sherlock Holmes palił fajkę. A... Tak. Ja też. Ja tańczę. Ale pani jest szalenie podobna do ojca. Pan zna mojego ojca? Nie, niestety, tylko z fotografii. No ależ to ojciec mojej mamy. Jak to? Chciałam powiedzieć, że to mąż mojej mamy. Tak. No tak, to zwykle tak bywa, że mężowie mamy są naszymi ojcami. Tak. Zwykle tak bywa. Pani też ma zamiar wstąpić na scenę. O nie. A szkoda, wielka szkoda. Pani jest stworzona na artystkę. Ten wdzięk, ta młodość. O, proszę pana, moja siostra jest także młoda. Kto wie, czy nie młodsza ode mnie? Oczywiście, oczywiście, nasza primadonna jest urocza, ale pani jest czarująca. Ja naprawdę sam nie wiem, co bardziej podziwiać. Czy urok młodości, czy... Co pan ciągle z tą młodością? Ja już wcale nie jestem taka młoda. Po co pan tu w ogóle przyszedł? Powiedz pani siostrą. Ale kiedy panią ujrzałem... Zapomniałem o wszystkim. Zaraz przyjdzie moja przyjaciółka. Co zrobimy? By było, gdybyśmy od razu wzięli ślub. Ale moja Mireczka nie jest zbyt czulą narzeczoną. To i zawód zrobiła mi wczoraj, nie przyszła. A ja kolację przygotowaną na 2 osoby musiał sam. A mnie nie wolno tak... Po próbie zaraz do domu, bo głowa mnie rozbolała. A co do ślubu, to muszę panu jeszcze wyznać. Drogi Julianie, jeżeli potem nie zmieni pan zdania, zostanę pańską żoną. Ależ na pewno nie zmienię. Raczej Wisła zmieni swój bieg. A więc słucham pani. Otóż, baronie, ja mam córkę. Córkę? W tak młodym wieku i córkę... Gdzież jest to maleństwo? To maleństwo ma już 17 lat. 17 lat? 17 lat i maturę. I matura to głupstwo, ale 17 lat? Nie, to nie do wiary, jak ten czas leci. Leci, niesamowicie leci. Te 17 lat przeleciało jak z bicza trzask.
Kochałam go do szaleństwa i on poza mną świata nie widział. Ale któregoś dnia zrobiłam mu piekielną awanturę i uciekłam. No i co, i co? No i on wyjechał. Nie wiedział, że zostanę matką. Wczoraj wiedziałam się, że powrócił. Kiedy wrócił? Po co wrócił? Kto go prosił, żeby wrócił? Niech się pan uspokoi, ja go nie prosiłam. A nie jest pan ciekawy, jak się nazywa? Nie, to mnie nic nie obchodzi. Nazywa się Robert Visconti. Co takiego? Co? Visconti? Ten znakomity śpiewak? Ten znakomity, fenomenalny tenor Visconti. Mistrz nie będzie mógł udzielić autografów osobiście, bo przed koncertem ma próbę. Oczywiście. Czy te baby już poszły? Jak to długo potrwa? Pardon, nie baby, ale damy. Potrzebne panu do... Znów sobie popija. Wynoś się, bo dostaniesz lanie. Ja lań? Moje uszanowanie. Na strunach głosowych. A teraz przystąpimy do rwania autografu. Proszę pana, dla mnie z imieniem. Czy mogę dostać kosmyk włosów na pamiątkę? Kosmyków chwilowo zabrakło. Jutro fryzjer nowe dostarczy. Proszę, jak pani na imię? Marysia. Marysia, Małgosia, Marysia jest. Proszę. Dziękuję panu, słucham do signora Senta. Io sono venuta dall'Italia. E vorrei vedermi con l'illustrissimo cantante, si può? Po, wie pani, a ja wszystkie języki doskonale znam, a po włosku to jakoś nie bardzo. Może pani zna francuski? Oui, très bien. To przejdziemy na angielski od razu. Oh yes, I like to say this. Okej, a po polsku pani nie mówi? No naturalnie, że mówię. Chciałam prosić o autograf. Autograf? Ja od razu domyśliłem się, że chodzi o autograf. Proszę, uprzejmie. Jak pani na imię? Janka. Janka, proszę? Janka, Józia. Janka, Janka. Proszę, Janka, zaraz. Agata. Ojej. I Gary Cooper? Gary? W ogóle on, ja, Douglas Fairbanks. Fairbanks? No tak, Doug. A co, nie ma pani jeszcze jego autografu? Drobiazg. Załatwione. W ogóle może pani przeze mnie wszystkich otrzymać. Marlena, Greta, Sylwia, to moje bardzo dobre znajome. To prawda? I Smosarska, i Egert, Kiepura i Cyganiewicz? Aż naturalnie, proszę mi tylko wynotować, kogo pani brak i już. Najlepiej przyniosę panu mój album, mam go na dole w walizie. Zaraz go przyniosę. No co, dobrześmy się wykręcili. Blagować potrafi pan, że proszę siadać. Tylko dla pani. O, dziękuję. A co, może się pani źle bawiła? Może nie nabierałem tej małej genialnie? Wystrychnął ją pan na dudka. Może mam panu za to dać nagrodę? A gdybym zażądał? Zależy czego? Wywiadu z pani siostrą. Pomówię z Mirą, panie redaktorze. Pani jest czarująca dziewczyna. Teraz może pan wyjść drzwiami, panie redaktorze. Nie, dziękuję. Ja już się przejdłem. Jednym byłam młoda i głupia. No to dobrze. To bardzo dobrze. To doskonale. No a cóż córeczka? Nic nie wie. Nie wie nawet, jak się ojciec nazywa. I nigdy nie pytała? Od 7 lat nagabuje mnie coraz częściej. W końcu jej powiedziałam, że przepadł bez wieści. A teraz, skoro już pan wie wszystko, niech się pan namyśli, drogi baronie, żeby pan mi później nie robił wymówek. Jak to ja? Ja miałbym robić wymówki przenigdy. Ja pani to dam na piśmie, rentalnie poświadczone. Żegnam pana. Jak to żegnam? Do widzenia, Julianie. Julianie, powiedziała Julianie. Damy już... Co to znaczy? Postaw butelkę. Mowy nie ma. Co to, pozwala mnie na żarty? Postaw w tej chwili butelkę. Korpon i matko! Może pan wymyślać i kląć nawet po turecku. Ja i tak nic nie rozumiem. Butelczynę konfiskuje się na rzecz służby. Czyś ty oszalał? Szanowna pani, ja niżej podpisany Julian Maria Theodor Baron von Wandel
Stwierdzam uroczyście, że pragnę pojąć panią za żonę i przyrzekam zapomnieć o tym, że Robert Visconti jest ojcem mojej przyszłej córki. Julian Maria Theodor Baron von Vandeck. Stasiodo! Przepraszam. Chodź no to tak. Chodź no, chodź no, chodź no, chodź no. Tak, więc to córeczka. No ładna. Bardzo ładne dziecko. No, a teraz proszę mi się przyjrzeć. Już się przyjrzałam. No jakże się panience podoba, a? Ej, jakie to wszystko dziwne. No? Bardzo mi się pan podoba. No to się cieszę, to się bardzo cieszę. Bo widzisz, moje dziecko, ja wkrótce zostanę twoim ojcem. Co takiego? Co pan powiedział? Mówię, że wkrótce będę twoim ojcem. To jest właściwie ojczymem. No na co mi ojczym? Ja mam własnego ojca. Mistrzynio ostatnio coraz lepiej pije, ale za to coraz gorzej śpiewa. Nie, ho, 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 a tak, tak. Na przykład ta aryjka na ostatnim koncercie. La donna mobile, mobile, la donna, la, la. Była bardzo nieczysto zaśpiewana. Psi, znawca o siedmiu boleści. A publiczność szaleje zachwytu. Nie publiczność, histeryczne baby, które oklaskiwałyby nawet rechot żaby. Ale lepszy ojczym w garści niż ojciec na dachu. I w ogóle taki ojciec nie liczy się. Jak pan może tak mówić? Mój ojciec to bardzo zacny człowiek. No przecież ty go nie znasz. Ja nie znam mojego ojca. Też? Mój ojciec mnie bardzo kocha. Tak. Moje dziecko to... Oddej no to mamusi, kocha cię. I ty go znasz? Nic nie rozumiem, no więc po co ta cała komedia? Jaka komedia? My się wszyscy w domu bardzo kochamy. Mój brat, który jest na medycynie. Be, 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 be. To ty masz brata na medycynie? Oj, oj, oj. Niedobrze mi, niedobrze. Ja muszę iść na świeże powietrze. Kto to był ten grubasek i dlaczego tak wybiegł? Szukałam Stasiowej, że im pomogła, bo moja walizka jest ciężka. A ten pan mnie zaczepił, wymyślał na moją rodzinę i powiedział, że mój ojciec w ogóle się nie liczy. I dał mi ten list. Jadziu! Co się stało? Jadziu, odnalazłam ojca! Ta też zwariowała. Mamo, czy prawda, że Visconti? Ani słowa więcej! Przy mnie nie wolno wymawiać tego nazwiska! Stasiowa! Rewolwer! Proszę, Mateńku, co? Pariluś. Pa. Wychodzisz? Dokąd? Jadę do Radomska. Mi się z tego wszystkiego w głowie kręci. Nie wyjedziesz. Jesteś mi potrzebna. Idziemy do niego. Do kogo? Do mojego ojca. Pan baron? Tak, to ja. Pani właśnie wyszła. Ja wiem, ja wiem. Ja zostawiłem moje pióro tutaj. Proszę. A? Jest. O, mój list. Jeszcze nie oddała, a to doskonale. Proszę zaczekać. Dlaczego on nas od razu nie chce wpuścić?
Proszę. Sympatycznej linii na pamiątkę. Proszę pana, nieszczęście. Mówił, że chce. Jakie dziecko? Co za dziecko? Pan powinien wiedzieć, nie ja. Już ja się na tym znam. Nie wolno dopuścić do skandalu przed kątu lotni. Już. Chodź, prędko. Halo, co za miła niespodzianka. Czy wolno zapytać, co pani... Właśnie... Byliśmy właśnie po autograf... To przecież to na autograf ja pani obiecałem. Pokaż panu. Sympatycznej Lili? Co to znaczy? A więc pani też zaczyna zbierać autografy. Albo Visconti jest wyjątkiem. Tak, tak, wyjątkiem. Ola. A więc pan Roberto Visconti zjawił się, zaśpiewał i zdobył. Jakim prawem? Przepraszam, mam prawa. Panie pozwolą, że je odprowadzę do domu. Proszę. Pani Powindy, jadę na trzecie piętro. Proszę bardzo. Dziękuję, wolę pieszo. Niepotrzebnie. Niech mi pani wybaczy. A, to ty, dziecko, bardzo dobre. O, właśnie troszkę cukierków dla ciebie. Dziękuję panu. Moje dziecko, zdecydowałem się, pomimo tego synka we wstecie. Ale to już wszystko, co? Jak to, czy wszystko? No, chyba już nie masz więcej rodzeństwa. Chyba, że mam. Mam jeszcze siostrę mężną z trójkiem dzieci. Co takiego? Nie, to nieprawdopodobne. Jak to? Twoja mama jest już babą? Mhm. Oj, słabo. Przepraszam cię, moje dziecko. Ja muszę iść na świeże powietrze. Nie zazdrość. Się nie orientuję. Zupełnie straciłem głowę. Dlaczego się pakujesz, Jadziu? Nie. A mama jest babcią i w ogóle po co on mi cukierki przynosi? Jadę do Radomska. Nie wyjesz. Dlaczego? Nie puszczę cię. Sama sobie nie dam rady. Jesteś mi teraz potrzebna. Zrozum, Jadziu, ja chcę mieć nareszcie rozgodzić ojca i mamę. Ja ze sobą... No wiesz, spatać własnych rodziców? Jakie to wszystko dziwne? No już przestań się raz dziwić. Wszystkie bilety wysprzedam. Jutrzejszy koncert zapowiada się wspaniale. A mistrz, jak się czuje? Męczy mnie to wszystko. Adoratorki, wielbicielki. Ale tego nie mogę sposób przypomnieć. Jakie dziecko. Przepraszam. Głośniej? Dobrze. Ty jest tam pan... Visconti. Visconti? To mówi jego impresario. Kto? Co? Zaproszenie na premierę? Bardzo dziękujemy. A można wiedzieć, kto prosi? Kto? Pani Mira Stella? Proszę serdecznie podziękować. Skorzystamy. Pani Mira Stella prosi, ażeby pan raczył zaszczycić swoją obecnością dzisiejsze przedstawienie. Loże zarezerwowane. Mira Stella? Nie znam, nie słyszałem. Bo pan dawno nie był w kraju. To najpopularniejsza obecnie gwiazda rewi Polska Mistanget. Tylko grubo młodsza. Nie mam ochoty lazić po rewiach. Ależ mistrz, ze względów reprezentacyjnych, takie ukazanie się w teatrze to świetna reklama. Reklama? O, to pójdę. Ach. Ona ma zawsze takie powodzenie, to świetna tyska. Zresztą mistrz się przedstawię, jestem dyrektorem tego teatru. Dziękuję za zaproszenie. Właśnie szofer poszedł po bilety. Znowu mistrzu, jaki bilet dla mistrza. Panowie pozwolili teatr do dyspozycji. Proszę. Niestety nie ma, proszę pana. To są kpiny. Już
Nie, ale przepraszam. O co chodzi, proszę pana? O loże dla króla tenoru Viscontiego. Pan Visconti jest już dawno w swojej loży. Proszę ten szalik wręczyć mistrzowi, bo mu się dawna chrypka odnowi. Nazywa Wrzosek. Widzisz, jak on na nią patrzy? Jaki podniecony. Tak, tak. Ale ja się boję, że nas zobaczy twoja mama. Co? Visconti przyszedł? 17 lat czekałam na tę chwilę. Nie rozumiem. Przecież sama go zaprosiłaś. To ja go zaprosiłam? Kto to powiedział? Kto? Dyrektor mi mówił. Wynoś się stąd! Żegnalski jestem. Kretyński jesteś. Zmykalski jestem. Patrz, wchodzi do niej. Lepiej chodźmy do domu. Zaraz. Witalski jestem. Żeby im tylko nikt nie przeszkodził. Musimy pilnować. O, pan Visconti. To wielki zaszczyt dla naszego teatru, że pan nas raczył odwiedzić. Nie mów tak, Marysi. Ja cię rozumiem, ale... Jak ty pięknie wyglądasz. Jakaś ty cudna. Ty nie musisz sobie wyobrazić, Marysiu, ile ja o tobie myślałem. To już prawie 17 lat. 17 lat. Nic, a nic się nie zmieniłaś. Jesteś taka jak wtedy, kiedy... Młody byłem, głupi. Czekam, żeby pan jeszcze coś zaśpiewał, żeby mnie oczarować, bo te słowa nie trafiają do mego serca. Co panie tu robią? Czekamy tu na mam. Nie na ma, tylko na mam. Małą przyjaciółkę, która pewnie już nie przyjdzie. Tak. I zamiast małej przyjaciółki przyszedł duży przyjaciel. A skąd pan wiedział, że ja tu będę? Nie wiedziałem. Ja przyszedłem po wywiad z pani siostrą. A gdybym tak ja panu udzieliła wywiadu? O, pani ma w moim sercu zarezerwowaną całą kolumnę. Ale panie tu. Może bym chciał zatańczyć z panią. O nie. My musimy iść spać o 10 u nas w Radomsku o tej porze. A to drobnostka. Ja poproszę siostrę o pozwolenie. Nie, ale na chwilę tylko. Nie. Lepiej chodźmy na salę. Usiądzie pan przy mnie i zrobimy wywiad. Z rozkoszą. Tak. Rozumiem cię. Jesteś teraz wielką gwiazdą. Uwielbianą przez tłum publiczności, otoczoną na pewno przez tłum wielbicieli. Naturalnie,
I do tego wszystkiego doszłam sama, o własnych siłach. Sama? Tak, sama. I od 17 lat jestem sama. Daj papierosa. Tam nie można wyjść. A to ty, moje dziecko? A co się stało? Nic się nie stało, tylko mama Lili, to jest siostra mamy Lili. A cóż mnie obchodzi Lili i jej mama? Mnie chodzi o twoją mamę. Właśnie chciałem powiedzieć, że tę córkę numer drugi z trojgiem dzieci także już strawiłem. Nie rozumiem, czego pan chce od mojej mamy? Jak to czego? Ja kocham twoją mamę. Moją mamę? Nie, nie, nie. Lepiej chodźmy na salę. Usiądzie pan przy mnie i zrobimy wywiad. Pamiętasz? Pamiętam. A co? Naszą pierwszą podróż. A naturalnie, pamiętam. Ach, pojechaliśmy wtedy na... Na Capri. Na Capri, 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 Capri. Srebrny sierp księżyca nad naszymi głowami. Słowik śpiewał. Żaden słowik. To ta ruda idiotka, do której pałeś oko. Pamiętasz? To było właśnie wtedy, kiedy miałam wypić pierwszą szklankę szampana za naszą miłość. Rzuciłaś szklanką o ziemię, zrobiłaś straszną awanturę i uciekłaś. I nie wróciłaś. I od tej chwili nie piję szampana. I nigdy pić nie będę. A jeżeli pan chce pić, to proszę, niech pan pije z tą rudą małpą. I w ogóle pozawołam policję. I daję panu słowo, że z panem nigdy więcej pić. Co pijemy? Służę państwu. Jeśli wino, to wytrawne. Ale żeby było słodkie. I słuchaj, jak się mam maturę, to kieliszeczek wina nie zaszkodzi. Proszę butelkę Soterno. Służę państwu. Pana Murskiego proszę do telefonu. Naturalnie. Z redakcji oczywiście. A nie, oni nie istnieć beze mnie. Zupełnie bardzo przepraszam. Przepraszam. Patrz! Ojej, twoja mama, jak nas tu zobaczy, będzie chryja. Uciekajmy, są razem. Czego chcesz? Niech pan zakryje szaliczkiem. Czy ty chcesz, żebym cię zamordował? W takim momencie przynosisz mi wełniany szalik? To tylko dla pucu. Musimy stąd wyjechać. A co się stało? Ta dziewczyna, która była w sprawie dziecka, jest tu na sali. Jak najprędzej dajmy nura, bo się zrobi awantura. Masz rację. Czekaj, wąt. To mój szofer. Mówi, że tu są przeciągi. I boi się, żebym się nie przeziębił przed...
wiesz, to może pójdziemy stąd. Wiesz, Marysiu, chciałbym ten wieczór spędzić tylko z tobą. Nie, bardzo przepraszam, że tak, sprawy redakcyjne oczywiście. O nie, ja nie piję. Ale ja piję. To jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. Może zatańczymy, panno Lili? Dobrze. Naprawdę najszczęśliwszy dzień w pani życiu. O tak, dziś spełniły się moje marzenia. Ty tutaj? Dziecino, o tej porze, co ty tu robisz? A gdzież mama? Co pan ciągle z tą mamą? Moja mama jest w Radomsku. I niech pan sobie wybije mamę z głowy. Mama bardzo kocha papę. Dziewczynko, co ty wygadujesz? W jakim Radomsku? Mama kocha papę. Dziecinko, ty coś piłaś? A właśnie, że kocha. Tycz się, aż do domu. Pan nie ma prawa rozkazywać. Jak to nie mam prawa? Ja jestem ojcem. Tyle właściwie w tej chwili może jeszcze nie zupełnie jestem ojcem, ale wkrótce nim będę. Do domu masz, prędzej. Kapelusik. No dobrze, bierz kapelusik i jedziemy. Wstydź się. Pomyśl, gdyby się mama dowiedziała, to... Ale się nie dowie. Do Radomska daleko. Co ty ciągle z tym Radomskiem? Co ty wygadujesz, co? Wstydź się ty, sumienia nie masz. Sumienie ja mam, ale pan nie ma naszego adresu? Czyja to fotografia? Ach, to jakaś baba. A może i o mnie mówisz, jakaś baba, kiedy ktoś u ciebie ogląda moją fotografię. A gdzie jest w ogóle moja fotografia? Twoja fotografia? Jaka fotografia? No ta, którą ci dałam wczoraj, a ty zapewniałeś mnie, że się nigdy z nią nie rozstaniesz. Wczoraj? Wczoraj myśmy się nie widzieli. 17 lat przekreślone, gołąbku, a więc fotografię dałam ci wczoraj. Gdzie ją masz? Mam. Mam. Na pewno mam. Jakżeż mógłbym jej nie mieć? Gdzie? 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 A gdzie? A w tamtym garniturze. W którym? W którym? A w którym garniturze? A,
A w tym granatowym. Granatowym? Granatowym. Chcesz się czegoś napić, Marysiu? Nie dzwoń. Jest wszystko tutaj. Whisky, koniak. Nie, kochanie. Chcę tylko sprawdzić, czyś od wczoraj nie zgubił mojej fotografii. Proszę przynieść pana granatowy garnitur. Prędzej, Stanisławie. Pardon, Jan. No więc prędzej, Janie. A moje listy pewnie chowałeś. Aż tak, naturalnie. Są wszystkie, co do jedynego. W biurku, w Mediolanie. W Mediolanie. A czy szalik, który ci sama zrobiłam na drutach, też jest w Mediolanie w biurku? A skądże? Mam go tutaj. To jest moja maskotka. Mam go nawet w garderobie Filharmonii. Czy Jan widział w garderobie pana maskotkę? Nie, nigdy. Pierwszy raz o niej słyszę. Naturalnie mojej fotografii nie ma. Precz? Słucham jaśnie, pani. A więc tak, mój drogi, moją fotografię zaprzepaściłeś. Moje listy w biurku, w Mediolanie, a mój szalik i tak powinny być dla ciebie święte. Och, nie możesz sobie wyobrazić, Marysiu, ile o tobie myślałem. Sam tak powiedziałem. I chcę, żeby uwierzył w to człowiek, który ma wszystkie klepki w porządku. Pan jest blager, panie Viscont. Daj spokój, Waleńka. Nie psuj mi tego wieczoru. Proszę, bez rąk. Przecież to takie stare dzieje. O nie, to nie są stare dzieje. To wszystko działo się wczoraj i onegdaj. I to są dowody, że mnie nie kochasz. Chodź, Marysiu. Co to nie. Tylko to wam w głowie. Nie pleć głupstw. Szanuj moje nerwy. A czy ktoś szanuje moje? Ale ja jutro muszę śpiewać. Ja także. Ja śpiewam dziennie dwa razy. Jest jednak pewna różnica. Nie jej. Jestem taką samą gwiazdą, jak i ty. Czyżby? Nic mi o tym nie wiadomo. Od kiedy to? Od 10 lat, mój drogi, od 10 lat. A teraz pani blaguje. Jeszcze wczoraj, aż tylko moją małą... Więc chyba na własne oczy widziałeś, jak publiczność za mną Śni ci się, kochanie. Byłem dzisiaj na rewi, ale śpiewała tam jakaś Mira Stella, szansonistka. Natychmiast co? Dlaczego? Czy ty ją znasz? Ja ci radzę, cofnij szansonistkę. Nie? To mnie już nigdy w życiu nie zobaczysz. Koteczko, jote powiedziałaś mi to samo wczoraj. Marysiu, czekaj. Przecież... Przyszła uśmiechnięta, wyleciała wściekła, zupełnie jak w małżeństwie, jakby wiała z piekła. To jeszcze szczęście, że ty jesteś sama w Warszawie. Bo gdyby tak była jeszcze ta twoja siostra z trójkiem dzieci, to nie dałbym rady. No, to pan nie jest silny, bo mój brat najstarszy ma co prawda już 45 lat, ale 200 kilo udźwignie. Co? 45 lat? To ta babula jest starsza ode mnie. Jeszcze jesteś właściwie podlotkiem, jakimś takim ni be, ni me, ale usta na pewno masz słodkie i tę właśnie urzeklaś mnie. Co ja zrobię, że mnie się podobasz, choć masz pewnie mnóstwo wad. Pewnie chodzisz o 8 spać, pewnie lubisz romansy grać, ale trudno, pat. Co ja zrobię, że mnie się podobasz, choć trafiłam pewnie źle. Pewnie lubisz jedynie sport, pewnie hulasz jak młody lord, ale trudno, lubię cię. Pomyśl, jestem sam, pomyśl, serce mam, pomyśl i dokładnie zważ, jaką szansę walą masz.
Mógłbym drzwi pilnować, dzieci chować i całować wciąż. To ja zrobię, że mnie się podoba, że bez ciebie ani ruch. Niechbyś nawet wyśmiała mnie, niechbyś nawet zdradzała mnie. Nie ma rady, wpadłem już. Ja się kocham, a ty śpisz. Jadę do Radomska. Dosyć Warszawy. Halo? Tu mieszkanie pani Mirystelli. Kto zajęty, to znowu nikt nie odpowiada. Próbowałem już 10 razy. To spróbuj 11 raz. Szkoda czasu. Pewnie pani Stella wyłączyła telefon. Niedobrze tak się denerwować przed koncertem. Mówię jeszcze raz, na pana już czas. Spóźni się pan na próbę. A do diabła. Buongiorno, signora Visconti. Nie znoszę tego nazwiska. Ależ mateńko, przecież wczoraj... Milcz! Nie znam tego pana. Proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że to jakiś wyjątkowy pech. Albo będę miał do jutra wywiad z Mirą Stellą lub z Viscontim, albo niech pan sobie znajdzie inną posadę. Ja pańskim pechem gazety nie wypełnię. Okej. Okay. Jutro rano będzie pan miał wywiad. Ja muszę z nim mówić, ja muszę mieć ten wywiad, ja muszę otrzymać roczny kontrakt. No ja muszę się ożenić. Rozumiem pana, współczuję serdecznie, ale tam wyjść nie można. Przecież mówię grzecznie. A jak pan tam wejdzie, to co za pociecha? Mistrz przed chwilą wyszedł, ale pan ma pecha. Służy pan u śpiewaka, układa pan wiersze. Zasłużył pan na moje uznanie najszczersze. Niezły wierszyk. Jak na debiutanta wcale. Wie pan, pan mógłby mi zrobić wielką przysługę. Służę panu? Potrzeba mi do artykułu w Wiadomościach Artystycznych sentencji, której pierwszy wiersz brzmi. Komu potomność laurem skroń uwieńczy? I nie mogę znaleźć dalszego ciągu. Już się robi. Komu potomność laurem... Skroń uwieńczy. A tak. Laurem skroń uwieńczy... Wieńczy, męczy, dręczy, komu. Komu potomność laurem skroń uwieńczy? Uwieńczy, męczy, wieńczy, uwieńczy, cięci, skąd cięci? Uwieńczy, dręczy, nie, to nie to. Zaraz proszę pana, chwila cierpliwości. Uwieńczy, męczy, Komu potomność laurem skroń uwieńczy? Pan tu? Gdzie jest pan Visconti? A, wylazło szydło z worka. Panna Lili znowu przyszła po autograf. Niech pan przestanie. Gdzie jest pan Visconti? Jego szczęście, że nie tutaj. Zamiast wywiadu napisałbym sensacyjny artykuł pod tytułem Jerzy Murski udusił własnymi rękami znanego uwodziciela Roberta Viscontiego. Czy pan oszalał i jakim prawem pan się odważa? O, dzisiaj już mam prawo. Po wczorajszych wyznaniach... Wyznaniach? Jak to? Pani zapomniała? A kto powiedział wczoraj, że przeżywa najszczęśliwszy dzień w swoim życiu? Że nareszcie razem, że zawsze razem. I pan to wszystko wziął do siebie. Więc pani kocha tego Roberta Viscontiego? Tak, ale ja panu muszę wyjaśnić. Dziękuję, dlaczego? Nie trzeba. Mam! Komu potomność laurem skroń uwieńczy? Viscontiemu! On ma głos, co jak słowić wieńczy. Idiota!
Coś ty odniemiał? Idiota. Co to znaczy? Nareszcie. Chcesz mi pani wytłumaczyć? Ja nie. Słucham? Nie, nie. O rany. Dziecko. Tak. Przepraszam. Czego pani właściwie chce ode mnie? Ja nie zostaw nas. Proszę się na mnie nie gniewać za to najście. Jestem jeszcze taka oszołomiona. Był tu przed chwilą Jerzy, redaktor Murski. Zrobił mi taką straszną scenę. Zazdrość naturalnie. Ja mu nie zdążyłam powiedzieć, dlaczego ja pana kocham. A on uciekł, trzasnął drzwiami. To było... Nic nie rozumiem. Co to mnie wszystko obchodzi? Ja mu przecież powiedziałam, że pana kocham. Ale on jest bardzo we mnie zakochany. Uspokój się. Pani mówi, tłumaczy, że uwielbienie dla sławnego śpiewaka to naturalna rzecz. Ale ja w panu nie kocham śpiewaka. Ja w panu kocham ojca. Dosyć tego. Każdy żart ma swoje granice. Nic nie wiem o żadnym ojcostwie i nic wiedzieć nie chcę. To nieładnie zabierać artyście czas i zdzierać nerwy przed koncertem. Tak mówi ojciec? Czy ty nic nie czujesz dla mnie? Nie masz serca? No już to stupiorą, ja panią widzę pierwszy raz. Proszę, proszę. Oto skutki tej bzdur. Jeszcze przez panią głos stracę. Proszę pani, pozwoli. Pan mnie wyrzuca? Pan mnie nie chce wysłuchać? Nie, niech pani co innego wymyśli. Ten kawał się pani nie udał. Czy pani mnie raz tyle telefonowała? Nie. Sprowadź dla mnie oto. Zamienimy się w szofera, bo nerwowa atmosfera. Jęczmień 93, pszenica 84. Kochany głuptas. Już znowu nie mam ojca. I zamiast matki mam siostrę. I nawet już panią redaktorową nigdy nie zostanę. Proszę pani, przyszedł. Kto taki? No on. On? Wiesz na pewno? Chyba, że wiem. Powtórzył dwa razy. Roberto Visconti. A jednak przyszedł. Powiedz, że zaraz będę gotowa. Zaraz to znaczy za pół godziny. Ach, to ty zaszczyciłeś swoją wizytą u szansonistkę. Powiem mu. Nie, to za ostro. A, pan Visconti. Proszę, proszę, niech pan siada. Co u pana słychać? Powiem mu. Zjawiłeś się tu jak duch Bałka, aby zakłócić spokój mego rodzinnego ogniska. O, to za patetycznie. Najlepiej będzie w różowym. A jednak serce mówiło, jak to dobrze. Co za tupet? Prosto wyjść! Prosto wyjść, albo ja wyjdę! Ja pani nie znam, już raz pani to powiedziałem. Ach, tak, to prawda. No to ja przyniosę fotografię ślicznego dzidziusia, zobaczysz, jaki do ciebie podobny. Dzidziusia? No, Mileczka się gniewa? Mileczka się bardzo, bardzo gniewa. Och, ty niedobrze, och, ty podły, ty już jestem. Przyszła Mileczka. Staszowa! Jestem, proszę pani. Gdzie jest pan Visconti? Zwiał. U
Uciekłaś się, zanim kurzyło. Uciekł? Teraz on uciekł. Ta mala aż tu za mną przyszła. Ruszaj. Ojej. Co się zrobi tego? Niech się dzieje, co chce. Dziś jeszcze muszę z tym wszystkim skończyć. Zupełnie jak w Radomsku. Nie wolno wchodzić, kiedy mama z papą przekomarzają się. Czekaj. Baronie? Tak, to ja. Namyśliłam się. Ślub może się odbyć jak najprędzej. Tak, mam nadzieję, że pan będzie dobrym ojcem dla mego dziecka. No, naturalnie. Idealnym dziadkiem dla wnuków. Nie rozumiem. A, wzruszenie, że zaręczyny. Oblejemy dziś te nasze zaręczyny po przedstawieniu szampanem. Koniecznie szampanem. Z Wisconsin naturalnie skończone. Do widzenia, szefami. Do widzenia. Lili! Muszę ci powiedzieć coś strasznego. Dowiedziałam się od Stasiowej, że wtedy, kiedyśmy podsłuchiwali pod drzwiami, twoja mama była sama. Twojego ojca już nie było. To z rozpaczy mówiłam, muszę z tym wszystkim skończyć. Nic nie rozumiem, jak to? Jedna w Radomsku też tak mówiła, że muszę z tym wszystkim skończyć i rzeczywiście tu otruła się grzybami. Jadziu, jedziemy do teatru. Mirostello, bowie odwrócili od nas oblicze. Działaś? Visconti zabrał całą publiczność. Jeżeli jeszcze raz usłyszę to nazwisko Visconti, to... Przepraszam. Nie wchodźcie tam! Nie wchodźcie tam! Gromy i pioruny nawet mnie wyrzuciła. Zaczekaj tu. Spróbuję do niego zadzwonić. Może mi się uda. Pan baron przysłał szampana. On przecież wie, że my nie pijemy szampana. Wprost przeciwnie. Ty jeszcze nic nie wiesz. Daj, całą butelkę wypiję. Podaj mi rewolwer. Proszę pana, doktora, prędzej. Co? Co się stało? Co? Co się stało? Prędzej, dwa złote, panie, no. Co się stało? Doktora, panie. O. Muszę się zobaczyć z panem Visconti. Mam bardzo ważny interes. Przed koncertem nie ma żadnych interesów. Nie można mistrza denerwować. Kiedy ja nie będę denerwować? Mam bardzo radosne nowiny. Coś bardzo wesołego. Coś wesołego? To by się nawet przydało. Ale czy na pewno? Bez bujania? No wie pan, nie lubię bujania. Po huśtawce zaraz mi się w głowie kręci. Outrage. Proszę pana, ja bym nie chciała pana denerwować przed koncertem, ale ja jestem przyjaciółką córki siostry matki pani Mirystelli. Co? Nieszczęście. Co się stało? Ha, ha, ha. Było bardzo wesoło. Naprawdę kupa śmiechu. Będzie pan boki zrywał z śmiechu, jak panu to opowiem. Ha, ha, ha. Co się stało z panią Mirą? Proszę pana, ja bym naprawdę nie chciała pana denerwować przed koncertem, ale pani Mira powiedziała, podaj mi rewolwer. I potem był huk. Ja pożyczyłam 2 złote. I pan będzie musiał je zwrócić. Niemożliwe, niemożliwe. Niech pan tak nie rozpacza. W najgorszym razie to ja sama zapłacę te 2 złote. Jedziemy do niej. Marysiu. Jedyna, kochana, najdroższa. Co od nagły wybuch uczucia? Żyjesz! Jak widzisz, a co się stało? Na szczęście nic. Pano mi, że rewolwer, że nieszczęście. Ja... Na godziny. Ja czekałam 17 lat. I wróć. I tak ślicznie powiedziałeś, Marysiu. Powtórz jeszcze raz. Marysiu, jedyna, najdroższa, kochana. Gdzie Visconti? Gdzie Visconti? Chodź mi rozwalić!
pytają. Ta mała go porwała, ale ja ją odnajdę. Ale ja muszę mówić z panem Viscon. Od godziny już się dobijam. Bardzo ważna sprawa, tak? Co? Nie ma go? Panienka w okularach? To moje Jadzi nie ma. A gdzie jest? Panienki poszły na rewie, proszę pani. Do Olimpii. Na rewie? Do Olimpii? No wiecie państwo. A, gdzie mi skończy? Sypałem moją córkę klejnotami, pół Europy jej kupiłem, a ona ciągle była smutna. Bywałem z nią największy w połach lekarskich. Nikt nie umiał powiedzieć, co to jest. Co to jest? Co to jest? Tak przestraszył. Możesz ją pocałować. To nasze dziecko. Nasze dziecko? Babciu, kochany! No dlaczegoś mi tego od razu nie powiedziała? Chciałam, ale ten głuptas Jurek ciągle mi przeszkadzał. Przepraszam, czy mogę prosić... O wywiad? Nie, o rękę córki. Ach, moje dziecko, nareszcie nadeszła uroczysta chwila. Gdzie jest twoja mama, moje dziecko? Tam, za tą dekorację. Dziękuję. Jakie to wszystko dziwne?